Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Gelek i zapraszam Was do kolejnego odcinka naszej przygody w grze Syberia The World Before. Kontynuujemy zatem. Wagen, dzielnica muzyczna, wiosna 1945 roku. Po wyzwoleniu Wagen i pokonaniu brązowego cienia, Dana wraca do domu, złamana tragicznym zakończeniem bitwy o Silberspiegel. To będzie jej ostatnia wizyta. Czy to będzie ostatni też odcinek? Nie wiem jeszcze na tą chwilę, ale wkrótce się o tym przekonamy. Lecimy dalej, żeby nie tracić czasu. Przywitaj się z dawnymi znajomymi przed pójściem. Nie zdążyłem przeczytać. Przywitaj się z znajomymi przed pójściem do ambulatorium i odwiedź Leni. Tu coś mamy. Nie, tu chciałem. No, gdzie ona poszła? Radziecka gazeta. Co tu piszą? Wagen jest wolny. Wegańscy patrioci rozgromili brązowy cień i wznieśli nad miastem flagę Ostertalu. Patrioci z Ostertalu wystąpili dziś zbrojnie przeciwko brązowemu cieniowi i uwolnili swoje stołeczne miasto. Gdy u bram Wagen stanęła potężna armia aliantów, tysiące partyzantów ruszyło na barykady brązowego cienia. Zajęli wrogie garnizony, po czym w geście zwycięstwa wznieśli nad miastem flagę Ostertalu. Według ostatnich doniesień, które spływają do kwatery głównej, po zaciętych walkach z brązowym cieniem i kolaborancką milicją z Wagen, wojsko aliantów połączyło siły z partyzantami na placu muzycznym w samym sercu stolicy. Stojąc pośród słynnych automatów, jeden z radzieckich majorów wygłosił płomienne przemówienie. Ten chwalebny dzień wyzwolenia nigdy by nie nadszedł, gdyby nie wspólne wysiłki niezliczonych ludzi dobrej woli, mówił na placu. Pragnę w tym miejscu szczególnie pochwalić pracę radzieckiej fabryki w przemysłowym mieście Komkolzgrad. Położona na obszarze pomiędzy Ukrainą a Kazachstanem, fabryka zdołała utrzymać ciągłość wydobycia i oczyszczanie metali ciężkich dzięki sile roboczej złożonej z automatów. Warto dodać, kontynuował major, że twórca tej fabryki odpowiada również za skonstruowanie automatów na placu muzycznym Wagen, gdzie stoimy właśnie jako wolni obywatele. Nazywa się Hans Vorarlberg. Wegańskie radio potwierdziło dziś wieczorem, że stolica Ostertalu została wyzwolona, a naczelny dowódca sił zbrojnych Brązowego Cienia podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji. Okej. Okay. Z kim możemy jeszcze tu porozmawiać? Możemy tutaj spojrzeć, tak? Co tu się dzieje? I to chyba tyle. Tu możemy porozmawiać. Mam nadzieję, że kojarzycie tą postać. Te małe wagerańskie ścierwa. O kurcze. Nadal plenią się jak pchły na szczurze, jak widzę. O, byłem taki zawiedziony, że na ciebie nie wpadłem, gdy plądrowaliśmy dom twoich rodziców. Nim wrzuciliśmy ich do rzeki Dąbrę. Chciałam tylko, żebyś wiedział, że będę o tobie myśleć, kiedy zawiśniesz. Żeby załatwić takie gnidy!
Zobaczmy, co tu jest. Kapitanie, piszę, by poinformować pana o dziwnym zajściu. Czy pamięta pan więźniarkę, którą czerwoni przekazali nam przed wycofaniem wojsk? Taka ruda, dość gadatliwa, artystka na usługach brązowego cienia. Miała stanąć przed sądem wojskowym za działalność propagandową. W dniu, kiedy miałem przyprowadzić ją na rozprawę, wezwał mnie do siebie brytyjski oficer wysokiego stopnia. Powiedział, że aresztowaliśmy niewłaściwą osobę i rozkazał mi ją uwolnić. Nie oponowałem, ponieważ znacznie przewyższą mnie rangą, ale cała ta sytuacja wywołała u mnie niesmak. Czerwoni byli całkowicie pewni, że jest winna. W dodatku, z chwilą, gdy wyszła na wolność, wszelki ślad po niej zaginął. Czy uważa pan, że mam wystarczające dowody, by zgłosić tę sprawę policji wojskowej? Będę bardzo wdzięczny za pańską opinię. Z poważaniem, sierżant Scott Curtis. Curtis. No. Czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Zobaczmy. Jak na razie nam jeszcze tego chyba nie odhaczyło, przywitaj się z dawnymi znajomymi, więc możemy jeszcze, widzę, zwiedzać tutaj. Pewnie coś znajdziemy. O, porozmawiajmy. Herr Sauer? O, Fräulein Dana. Co pan tu robi? Więc w przeciwieństwie do byłych kolegów z ekspedycji Początek, ja nie przyjąłem stanowiska u aliantów. No i w ten sposób straciłem immunitet. Dlaczego pan to zrobił? Cóż, jedyne, czego kiedykolwiek chciałem od życia, to prowadzić swoje badania antropologiczne, ale jeśli czegoś się nauczyłem w Baltajarze, to tego, że nie można zajmować się nauką służąc tej czy innej superpotędze. Nawet chwilowo. Miałem już dość sprzedawania się dla nauki. No i postanowiłem dać się osądzić za przyjęcie funduszy brązowego cienia. Rozumiem. Ja słyszałem o Leonie, Fräulein Dana. Bardzo mi przykro. On ciągle o pani mówił. Przepraszam. Byłem dla niego raczej ostry ostatnim razem. Brakuje mi go. Mało jest takich ludzi. Też mi go brakuje. Herr Sauer? Fräulein Dana? Dziękuję, że przekazał mi pan list Leona o tym, co się stało w Baltajarze, tak jak pan obiecał, mimo własnego żalu. Jest pan człowiekiem honoru. Wszystkiego dobrego. No. Czy coś tu jeszcze możemy... Tutaj jeszcze możemy porozmawiać? Wielkie nieba, toż to Dana! Herr Gustav? Raczej nie wygląda już jak akademia, co? Teraz to siedziba aliantów. Tak. Właśnie wracam od Leni. Też do niej przyszłam. Chciałam ją zobaczyć przed wyjazdem. Jak się ma? Cóż, jakoś żyje. Alianci dobrze się nią tu opiekują. Na szczęście. Taka nagroda za jej osiągnięcia. Ale raczej już nie stanie na nogi. Przykro mi, że ją to spotkało. Zostawiłam Leona,
a nie mogłam nawet pomóc Leni, kiedy ucierpiała w czasie tego ataku. To zrozumiałe, dziecino. Naprawdę. Ale nie obwiniaj się tak. Każdy z nas czegoś żałuje. Jedni mniej, inni bardziej. Zwłaszcza w czasach wojny, Dano. Tak działa świat. Musimy się z tym jakoś pogodzić. Może jeśli pozwolimy wodzie spokojnie płynąć, łabędzie wrócą, a my będziemy mogli żyć razem. Tak jak kiedyś. Byłoby dobrze, gdyby to było możliwe. Aleni? Obiecuję się nią opiekować. Do końca życia. Już raz ją straciłem. I nie chcę znowu ryzykować. Podejmę pracę w schronisku i dostosuję się do jej potrzeb. Wiesz? To miłe. Czy wszystko dobrze, Dano? Gdzie pan był w czasie okupacji? Leni nic nie mówiła. Jeśli chcesz wiedzieć, to sąd wojskowy mnie uniewinnił, Dano. Pewnie miało to jakiś związek z tym, że jestem ojcem bohaterki. Ale tak czy siak, oczyszczono mnie z wszelkich zarzutów. Rozumiem. Doskonale rozumiem. Miłego dnia. No dobrze, załatwiłam tu już wszystkie sprawy. Powinnam porozmawiać z Leni w ambulatorium. No dobrze, to kierujmy się w takim razie do ambulatorium. Gdzie to ambulatorium jest? O, tu jeszcze możemy spojrzeć. Od czasu wyzwolenia każdy wagon zdaje się kogoś szukać. A no właśnie. Dużo różnego rodzaju ogłoszeń mamy. Ale poszukajmy tego ambulatorium w takim układzie. Tu chyba nic nie ma. Tutaj idę, ale już czuję, nie przejdę. Tam ambulatorium? Czekajcie, czy tutaj żeśmy to czytali? Czytaliśmy. Tak, to było już czytane. To chyba żeśmy też już czytali, ale jeszcze sprawdźmy. Tak, to było na początku. Dokładnie. Nie bardzo wiem, gdzie to ambulatorium jest. Wydawało mi się, że tam gdzieś... O, właśnie tutaj. No to wchodzimy. No. Co tu możemy wybrać? Pożegnaj się i wyjdź, porozglądaj się jeszcze. No, żeśmy się chyba porozglądali dostatecznie. Więc wyjdźmy. Cześć, Leni. Muszę wyjechać, Leni. Każdy dzień w Wagen jest dla mnie agonią, odkąd Leon zginął. Nie mogę tu już dłużej zostać. Teraz, kiedy miasto jest wolne. Więc postanowiłam wyjechać do Ameryki. Spróbuję zacząć tam żyć od nowa. Nie wiem, czy w Stanach lepiej sobie poradzę, ale na pewno będę tam mieć dużo większe szanse niż tu.
Nie będziesz tu sama, Leni. Ludwik zostaje, żeby znaleźć ciało Leona w górach. I będę pisać. Często. Nie zapomnę cię. Tak mi przykro. Więc Danna nie wiedziała, co pani zrobiła? Tak. Jesień 2005. I rzeczywiście do pani pisała? Z Ameryki? Tak, pisała. Przez całe 40 lat. Więc jeszcze żyje? Nie jestem pewna, ale możliwe. Proszę wyjaśnić. Nie. Mam już dość wyjaśniania. Wyjaśniania sobie samej. Teraz chcę tylko zaznać spokoju. Nie czuć się winna ani samotna. Odpocznę chwilę. Najwyższy czas sobie wybaczyć. Nie wiem jak, nawet jeżeli bym chciała. Spróbować nie zaszkodzi. Dziękuję, Fräulein. Schowałam ostatni list, który dostałam od Dany w swoim automacie. Są w nim odpowiedzi na pani pytania. Dziękuję. Wyjmij list dany z automatu. No dobrze, zaraz wyjmiemy, ale tutaj widzę jeszcze chyba coś będzie do sprawdzenia, albo i nie. Nie, chyba już więcej tutaj nic nie ma, ale podejdźmy jeszcze. Chciałbym jeszcze przed wyjęciem tych listów tutaj troszeczkę rozejrzeć się. Czy gdzieś coś tu jeszcze możemy zrobić? Tak jak mówię, zależy mi na odkrywaniu pewnych smaczków w tej grze. Być może tutaj... twórcy schowali jakieś ciekawe rzeczy, tylko po prostu trzeba to umieć znaleźć. Niestety nie możemy żadnych pocztówek, jak widzę, chyba oglądać. Tu nic kompletnie się nie dzieje. Dziwne, bo zawsze była możliwość podejścia. O, jaka muzyczka. Tego automatu potrzebny jest specjalny klucz. Poszukam gdzie indziej. Aha. Wewnątrz tego automatu jest ostatni list dany. Obawiam się, Kate Walker, że będziesz musiała go otworzyć. Mhm. Tutaj nie mamy nigdzie, widzę, chyba tego klucza, no więc wyjdźmy na zewnątrz. I poszukajmy klucza. Możemy zejść na dół.
Wszędzie pajęczyny. O, sprawdźmy ten. Właśnie. Mamy klucz, patrzcie. To jest chyba właśnie ten klucz do otworzenia automatu. Wygląda na to, że mogę zmienić jego kształt. A no właśnie. Pyk, pyk, pyk. I jeszcze to. No. Dobra. Wygląda na to, że mogę zmienić jego kształt. Czy jeszcze coś tu się da zmienić? Oprócz rozłożenia go. Chyba już więcej nie. Dobra. Dodano do ekwipunku. Fajnie. Czy tu jeszcze coś więcej? Pewnie zanieśli demoiselle Leni do jej pokoju, kiedy zemdlała. No tak, ten komunikat żeśmy słyszeli w poprzednim odcinku. Dobrze, w takim razie chodźmy z powrotem na górę. Skoro mamy klucz do automatu, to przypuszczalnie powinno to wystarczyć do jego otwarcia. Zaraz, gdzie to było? Zamknięte. O, jesteśmy z powrotem. Chodźmy do tego automatu w takim to układzie. Patrz jeszcze, czy coś przypadkiem nie trzeba przed użyciem tego klucza zrobić, ale... O, tu możemy jeszcze coś posprawdzać, patrzcie. Niemożliwe. Aha. No tu z tyłu tyle tych mechanizmów jest. Tu. Nie da rady. Ale na pewno można to jakoś odblokować za pomocą mechanizmu w środku. Aha. Czyli tylko to i to jest tutaj. No dobra. To spróbujmy w takim razie... A, tu jeszcze jest coś. A, w ten sposób. No i klucz wkładamy. To jest to, mechaniczny klucz. Nie, to nie jest właściwy układ elementów klucza. Jak to? Chwila, moment. Zobaczmy, jakie jest dopasowanie tutaj w takim razie. Aha, czyli po prawej i po lewej stronie mają być te takie kwadratowe części. I tyle. Dobrze. Weźmy sobie ten nasz ekwipunek. Czyli po prawej i po lewej stronie musimy mieć... Tak. To schowane. To schowane. Dobra. Teraz spróbujmy. O, teraz pasuje. O, proszę. Aha, czyli znowuż musimy tego klucza użyć.
nic nie da. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. No tak, tak, oczywiście, że tak. Jeszcze zobaczmy sobie, jaki to był układ. Aha, czyli ma być u góry kuleczka i potem ten kwadrat. Dobra. Jeszcze raz wejdźmy. Nie, to nie jest właściwy układ elementów klucza. Dobra, czekajcie. U góry kuleczka. I po tej stronie kwadrat, a to schowane. Czyli tak miałoby być. Pięknie. Jeszcze jakiś rebus. Spróbuję czegoś innego. Aha, to zablokowane. Utknęło. Ten tekst utknęło. O. Nie. To jest włączone. To jest wyłączone. Zobaczmy tutaj. Utknęło. Na razie chyba już nic tu nie zdziałam. Najpierw powinnam się zająć sercem automatu. Mhm. Dobrze, wróćmy w takim razie do serca. Niemożliwe. Okej. Coś żeśmy zrobili, ale... To jest zatrzymanie, tylko nie wiem, czy to jest prawidłowy tok rozumowania. Utknęło. Utknęło, tak. Teraz zobaczmy może. Utknęło. Na razie chyba już nic tu nie zdziałam. Najpierw powinnam się zająć sercem automatu. Spróbuję czegoś innego. Nie. Ten zamek na pewno skrywa coś ważnego. Ten zamek na pewno skrywa coś ważnego. Utknęło. Na razie chyba już nic tu nie zdziałam. Najpierw powinnam się zająć sercem automatu. Utknęło. Nie. To odblokowane. O. Niemożliwe. Powinieneś móc panować nad tym ciałem, Oskarze. Spróbujmy otworzyć zamek i znaleźć ten list oddany. O kurczę.
Utknęło. Czyli tu nic nie zrobimy. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Aha. No zobaczmy, co nam Oskar jest w stanie. O! Nowe ciało! Znowu! Czekajcie, jak to działa? W górę. Aha, tym... Tak, no to jest dobrze ustawione akurat chyba. Tak ma być. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Utknęło. Tak chyba będzie. Utknęło. Utknęło. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Spróbujmy inaczej. Nie, to w dół. Ten drugi chcemy w górę. Utknęło. Utknęło. Spróbujmy jeszcze inaczej troszeczkę to zrobić. Przełączmy się na Oskara. Dobra, teraz mamy widoczny klucz. O, patrzcie. Powinnam móc tego użyć.
To nic nie da. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. Mhm. Czyli tak. Tylko jedno musi być wystawione z kwadracikiem. Dobra. Nie, to nie jest właściwy układ elementów klucza. O. Dobra. Utknęło. Znowu utknęło? Może trzeba teraz przełączyć Oskara, czyli żeby było na przykład to częściowo schowane. Tak, zobaczmy. Częściowo jest schowane, dobra. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Utknęło. Znowu utknęło. No bo to już żeśmy tutaj przestawili. Teraz jeszcze to. To doszło tutaj, natomiast to jeszcze musimy przesunąć. Zastanawiam się. Aha, czyli możemy albo na prawo, albo na lewo. Rozumiem już chyba teraz, jak to działa. Oj, wyszliśmy z tego w ogóle, a nie chciałem. No, skomplikowany automat. To jest ewidentnie skomplikowana sprawa. Teraz to musimy podnieść chyba do góry, jak mi się wydaje. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje. W dół. A to w górę. Dobra. Teraz? Utknęło. Znowu utknęło? Utknęło. No, żeby to się tędy przesunęło. I tu mamy prostą drogę. No patrzcie, co tu mogło utknąć jeszcze? Trzeba całkiem zamknąć automat, o właśnie, w ten sposób. I może teraz pójdzie. Utknęło. Dalej utknęło. Utknęło. Ten zamek. Żeby go otworzyć, chyba muszę przesunąć tę małą, ruchomą część. Jeśli się pogubię, może Oskar mi pomoże. Oskarze, jeśli pochylisz się lekko do przodu, będę mogła pociągnąć w dół suwak na twoich plecach. Mm-hmm.
ale lekko, czyli w takiej pozycji gdzieś. Utknęło. Oskarze, jeśli pochylisz się lekko do przodu, będę mogła pociągnąć w dół suwak na twoich plecach. W dół suwak na twoich plecach. Gdzie tu jest? Sprawdź. Nie, to nie to. Tu? O! Słuchajcie, chyba to to. Oj, gubi mi się myszka. Dobra. Tak jest. Teraz powinnam otworzyć zamek. Okej. Okay. Aha, czyli jedna strona już otworzona, dobra. Teraz musimy wycofać to. Do tego momentu. Teraz musimy to zrobić tak i w górę. Teraz to przesunąć tutaj. Czyli jak to było? Nie, to było chyba kluczem z tyłu się przełączało. Moment. Aha, musi mi Oskar jeszcze odsłonić tylko dostęp do klucza. Dobra, teraz. A no właśnie. O to chodziło. Nie. Nie. O kurczę, kulkę żeśmy sobie chyba zablokowali, wiecie? Moment. Gdzie jest nasza kulka? Tu jest nasza kulka. Dobra. O, chyba mogę zakręcić korbą. Którą korbą? Gdzie jest ta korba? Tu coś się na dole obraca. A, to jest korba. Ojejku. To nic nie da. Muszę... Wygląda na to, że mogę zmienić jego kształt.
Mhm. Czyli taki jeden uniwersalny klucz do wszystkiego. Dobra. Użyjmy. Nie, to nie jest właściwy układ elementów klucza. Nie jest! Aha, czyli może chyba cały ma być złożony, coś mi się wydaje. Dobra. To nic nie da. Muszę odpowiednio ustawić elementy klucza. Dobra. Ustawmy w ten sposób. Teraz się udało. List. Uff. Wiosna 1983 roku. Dana wysłała ten list do Leni 20 lat temu. No tak. Dana Goengryś, Manhattan. Zmieniła nazwisko. 21 maja 83. Kochana Leni. Przepraszam, że tak dawno nie pisałam. Ostatnio nie układa mi się najlepiej. Mój mąż, William Genrich, odszedł tego lata. Był niesamowitym partnerem i ogromnym wsparciem. Ale jak wiesz, Leni, kiedyś istniał dla mnie inny świat. Ten sprzed lat. Nasz świat, Leni. Świat Leona. Dotrzymałam zawartych umów. Ale teraz potrzebuję zmiany. Rozmyślaj nad swoim drugim życiem. Dobrze, słuchajcie, widzę, że gra się zapisała, także w tym odcinku byłoby to na tyle. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnej części. A jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!